Łukasz Maciejewski, to lubię. Witam bardzo serdecznie i jak zawsze z wielką radością chciałbym zasygnalizować pojawienie się lub wznowienie ciekawych propozycji dzisiaj muzycznych i literackich, ale gatunkowych. Nie będzie literatury pięknej, ale wszystko to, co łączy się z dedykacją gatunkową właśnie. I o tym dzisiaj z radością Państwu będę mówił, rekomendował, polecał. Zaczynamy od muzyki, to muzyki rockowej. Pojawił się na zasadzie Astreoidy praktycznie i skandalu związanego z preselekcjami do kandydata polskiego do Eurowizji, Jan. Ale myślę, że za tym chłopcem, i to jest epka Power, stoi dużo więcej niż jakiś zbieg okoliczności czy skandal. Myślę, że tak jak niegdyś z Ralfa Kamińskiego, paru innych indywidualności, androgenicznych indywidualności polskiej sceny muzycznej, również z Jana będziemy mieli pożytek. Firma Gad Records przypomina nie tylko zapomniane często perły polskiej muzyki rockowej lub rozrywkowej, ale także na przykład, kto by pomyślał, świetną muzykę rumuńską. Ten drakuliczny nietoperz nie bierze się znikąd. Zespół nazywał się Transylwania Phoenix. Istnieje zresztą do dzisiaj. Bardzo ciekawa historia tej formacji do przeczytania w książeczce, a my dostajemy jedną z najciekawszych płyt z 1981 roku. Nicolae Cavaci jest liderem tej formacji i to jest płyta, która myślę, że dla 99% będzie odkryciem formacji, której po prostu istnieniu nie słyszeli, a warto. Muzyka poetycka. Osieckie można bez końca trawestować, interpretować, reinterpretować, pokazywać na nowo. I taka jest płyta Krzysztofa Zesławskiego, kwartet w duecie z Natalią Rubrano. Osiecka, to jest Natalia Osiecka, tym razem na jazzowo. Bardzo ciekawe są również interpretacje na płycie dwóch bardów. Jeden z nich jest dosyć kontrowersyjny ze względu na, delikatnie mówiąc, ze względu na poparcie dla Putina, albo przynajmniej wstrzemięźliwość w reakcji na to, co się wydarzyło w Ukrainie, czyli Jaromir Nochawica, drugi Leonard Cohen, polscy wykonawcy, między innymi Marian Opania, Piotr Machalica, Krzysztof Dracz, Marcin Januszkiewicz, Iwona Lorenz, Agnieszka Matysiak, reinterpretują twory Cohena w niezrównanych tłumaczeniach Macieja Zębatego, ale i Nochawica na czele z tymi swoimi pamiętnymi utworami w rodzaju Sarajewa czy utworu Kochanie, pachniesz deszczem, mają tutaj swoich godnych interpretatorów, nie mówiąc o tym, że płyta jest naprawdę pięknie wydana. Jak dobrze, że jest, chyba najstarsza dzisiaj czynna, występująca, zdaje się, że ponad 90 lat, mająca w tym momencie ikona. No, jest to coś niezwykłego. Powinniśmy chronić i bronić, żeby była z nami jak najdłużej. Ale to jest jej dawna płyta. Sława Przybylska oczywiście. Pamiętasz, była jesień. To jeszcze w tym filmie Wojciecha Jerzego Hasa już śpiewała Sława Przybylska. A to jest płyta wydana pierwotnie w 2007 roku, ale zbierająca wcześniejsze nagrania Sławy Przybylskiej, piosenek żydowskich śpiewanych w języku jidysz, w języku hebrajskim, oraz w dwóch przypadkach pamiętnej Rebeki oraz utworu Tak jak malował pan Chagall, zaśpiewane przez Sławę Przybylską w języku polskim. Ważna płyta to również piosenki Henryka Warca, ale tym razem mamy nie uwspółcześnienia w tym trójpaku kompaktowym, ale mnogość piosenek, 65 piosenek bez mała Henryka Warsa w wykonaniu Adama Stona, Adolfa Dymszy, Jadwigi Smosarskiej, Zuli Pogorzelskiej, Mieczysława Foga, Hanki Ordonówny,
Eugeniusza Bodo, Toli Mankiewiczówny, Tadeusza Faliszewskiego i wielu innych. Słucham tego bez opamiętania, bo to jest po prostu muzyka, która nigdy się nie zestarzeje, utwory, które się nigdy nie zestarzeją. Od Umówiłem się z nią na dziewiątą, poprzez Miłość i wszystko wybaczy, po Już nie zapomnisz mnie, a między tymi szlagierami 40 niemalże równie znanych i z 5 utworów do odkrycia. W rytmie samby Adama Skorupki to również jest przeszłość. Płyta z sambami orkiestry Adama Skorupki, bardzo jak się dowiedziałem z książeczki, krytykowanymi w dniu wydania w latach 60., dzisiaj zachwycająca są to utwory, pełnią swingu, bebopu i wyczucia feelingu jazzowego. No i na koniec tych muzycznych poleceń, Jazz Q, zespół Martina Kratochwila, również czeska muzyka jazzowa, czeskie ikony jazzowe, i myślę, że to jest rzecz, która jest już dużo bardziej znana, tym bardziej, że Gad Records wydaje Jazz Q już od kilku lat. Do tej pory chyba przede wszystkim na płytach kompaktowych mamy winyl, który również zapowiadam i zarazem przestrzegam, żeby nie było potem pretensji i reklamacji, jak się raz tę płytę uruchomi na gramofonie, słucha się bez opamiętania. Okienko dla dzieci rzadko, chyba po raz pierwszy pojawia się w naszych tych poleceniach, ale skoro mamy tak cudowną rzecz, jak opowieść z ilustracjami Magdy Kozieł-Nowak, Banksy, Miść do kochania, autorstwa mojego przyjaciela Huberta Klimko-Dobrzanieckiego, pisarz i zarazem postać godna filmu fabularnego. Hubertowi wydarza się w życiu tyle niesłychanych historii, z którymi czasami się ze mną dzieli, że ja uważam, że wszyscy mamy bardzo nudne życie. Jemu ciągle coś się wydarza i to wszystko, każde z tych zdarzeń, właściwie każdy dzień jest przygodą filmową, ale że ten wspaniały pisarz, który jest autorem wielu znakomitych prus wydawanych w Polsce przez Noir Sirblanc, napisze tak cudowną książeczkę dla dzieci, no to jest tylko dowód, że znamy się umiarkowanie mimo wszystko. Książka do czytania, do smakowania, do oglądania ilustracji również przez dorosłych i przede wszystkim do tego, że dzięki misiowi Banksy świat jest po prostu lepszy. Dzięki Hubertowi świat jest lepszy. Disney Blu-ray Mała Syrenka to jest hit polskich kin, też polecam. Wydanie ilustrowane oryginalnej wersji Lewisa Carrolla Alicja w Krainie Czarów. W przekładzie oczywiście Antoniego Marianowicza z ilustracjami Sir Johna Tenniela, a więc klasykę. No naprawdę, to są rzeczy, myślę, które bardziej ucieszą dorosłych, bo to jest taki cudowny old school. Zobaczcie Państwo na te oryginalne ilustracje Tenniela. No nic, co było potem, co wydarzyło się potem z Alicją, nie idzie z tym w parze. No i wydawnictwo Znak, która z kolei oczywiście ilustracje R.W. Aleja, czyli Michaela Bonda, kolejne dwie pozycje o misiu Paddingtonie. Proszę bardzo, zobaczcie. Czyli uściski od Paddingtona i Paddington triumfuje. Dzieciaki kochają misia Paddingtona. Mam nadzieję, że pokochają misia Banksiego. A dlaczego? No to trzeba do kolekcji te dwie pozycje pośród wielu innych pozyskać. Zmieniamy trochę nastrój. Będzie reportaż, będzie esej i będzie bliskie już poezji, poezja prozą, a zakończymy nasze rekomendacje na poezji właśnie. Znowu niespodzianka. Marta Żmuda-Trzebiatowska. Jedna z najciekawszych polskich aktorek, nie chcę powiedzieć najpiękniejszych, bo to jest truizm, wszyscy to mówią, a uważam, że ona po prostu ma tyle talentu i tyle osobowości, że nie trzeba wcale sprowadzać Marty do urody oczywistej, wspaniałej, ale jednym z tych talentów nieoczekiwanym jest pisarstwo, jest skupienie się na słowie, na literaturze, ale pamiętam, że kiedy miałem szczęście i radość i satysfakcję odwiedzić Martę, nie tyle zaskoczyło, co zachwyciło mnie, tej młodej aktorki,
wnętrze salonów, które jest jedno z tych pięknych przestrzeni, w całości wyłożona książkami. To dużo mówi też o sobie i nie jest wcale tak częste podczas wizytowania naszych przyjaciół czy naszych znajomych. Miłość do literatury to również miłość do siebie, bo to jest książka, która pomaga przetrwać trudny czas. Marta pięknie pisze o swoim życiu, o życiu innych, o kobiecości, o kulinariach również, o zrozumieniu i akceptacji dla kobiety, która jest we mnie. Kobiety akceptującej świat, rozumiejącej świat, a przynajmniej zadającej sobie na temat tego świata pytania. Idą po Polskę. Chłopcy Marcina Kąckiego, głośny reportaż o tajemnicy sukcesu Konfederacji i o Korwinie Mikke oraz tych młodych politykach, którzy, mówię za siebie, przerażają bardziej niż ciekawią, a zdumiewają również swoją efektywnością. Marcin Kącki, jeden z najciekawszych, najważniejszych polskich reportażystów, z kolejną bardzo ważną książką. No i mówiłem Państwu o tej poetyckiej już bez mała serii. Na samej poezji zakończymy, ale Witold Bereś, Pokochać Diabła i Anna Patelec, Potrzebni, Niepotrzebni, nie tylko ze względu na Edytorial, czyli wydawnictwo Austeria, pięknie wydające książki, ale na to, co w środku, że właściwie miałbym kłopot z określeniem, czy to jest esej, czy to jest felieton, czy to jest reportaż. Myślę, że te gatunki i nazewnictwo nie mają takiego znaczenia. Ważne, że mamy w rękach książki dwojga bardzo ciekawych osobowości, młodej autorki, Anna Patelec, która w Potrzebnych, Niepotrzebnych opowiada nam o miastach, o świecie, o tym, kto jest niepotrzebny i dlaczego ten niepotrzebny twórca, artysta, człowiek jest właśnie bardzo potrzebny. No i przejmujący zupełnie esej kolejny już Witolda Beresia o złu, o demonie, o tym, co się z nami dzieje i dlaczego brniemy w to wszystko, co dzisiaj nazwałbym eufemistycznie czernią, a tak naprawdę może pleśnią. Czytałem niedawno, bo już przechodzimy do poezji, przerażający, przejmujący wiersz Ryszarda Krynickiego o ślimaku i że człowieka ze ślimakiem łączy śluz. Dotyczyło to pornograficznej zmysłowości. W przypadku Witolda Beresia ten śluz przychodzi mi do głowy jako coś lepkiego, co sprawia, że łączy się to z określeniem zarówno słodyczy, cukierka, jak i lepkości, którą trzeba natychmiast zmyć, ponieważ lepią nam się od tego palce i szybko grupuje się na dłoni brud. I to jest film o tym, żeby nie doprowadzić do brudu, ale zarazem zyskać słodycz. Bardzo ciekawa rzecz. Esej Pokochać Diabła, wybitnego dziennikarza, eseisty, pisarza Witolda Beresia. Magdalena Bielska, poradnik dla niedawno zmarłych. Głośny tomik, będący reperkusjami epidemii, pandemii, wydany przez wydawnictwo A5, zamiast recenzji fragment wiersza mojego ulubionego, 2801. Nie umiem już liczyć, ale mam nadzieję, że ktoś wyjdzie zza tego domostwa i że to będziesz ty. To jest rozmowa z nami, z tymi, którzy spotykają się z czasami przyszłymi, po to, żeby pamiętać o czasach przeszłych. I na koniec coś już naprawdę pięknego, bez żadnych wątpliwości polecam również wydawnictwo A5 Wisławy Szymborskiej, które wznawiana jest, bo też odbiorcy nie mijają i całe szczęście. Miłość szczęśliwa i inne wiersze miłosne właśnie. Umrzeć tego nie robi się kotu, bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Znamy? Czy ktoś napisał pięknie o miłości? I wcale nie kota do człowieka, ale o miłości w ogóle. Kota też i człowieka też, ale o miłości w ogóle. No i na koniec rymowanki. Dla dużych dzieci właściwie to powinno być w sekcji dziecięcej, ale chciałam jakoś oddzielić to od dorosłych.
Tu Czesław Miłosz, chmur na twarz, klęknie i odmów, ojcze nasz, Lipska od tyłu, jej część przednia, nie dojechała jeszcze z Wiednia. I jeszcze jeden limeryk, tym razem napisany ze łzą w oku, bo tak to już w życiu jest, że w pewnej chwili żarty muszą się skończyć, żeby zrobić miejsce bolesnej zadumie. Jeden leśniczy, w leśnej dziczy, nazwisko, adres się nie liczy, każdego roku, mniejsza z datą, na trzeźwo, choć nie ręczę za to, jak jeleń na polanie ryczy. Łza wzruszenia, łza ze śmiechem. To jest najbardziej pożądane, być może emocjonalne wyzwanie dla nas, człowieka XXI wieku, który przestał wierzyć w cokolwiek. Ale trzeba wierzyć w poezję, trzeba wierzyć w Szymborską. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.